30 listopada wspominamy świętego Józefa Marchand, prezbitera i męczennika. Józef urodził się 18 sierpnia 1803 roku we wschodniej części Francji. Jako młodzieniec odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa, chciał też posługiwać na misjach. W tym celu przygotowywał się do tego w seminarium, a święcenia otrzymał 4 kwietnia 1829 roku w wieku 26 lat. Józef następnie udał się w 5-miesięczną morską podróż do Makau i dalej do Wietnamu. Tam kościół katolicki był prześladowany przez miejscowe władze, dlatego Józef pracował w ukryciu. Niestety po 5 latach pracy został aresztowany, a tuż przed aresztowaniem zdążył odprawić mszę świętą. Józef został oskarżony o związki z rebeliantami i zmuszany do wyparcia się wiary katolickiej. Umieszczono go w małej klatce, był bity i zastosowano na nim karę 100 ran, polegającą na tym, że metalowymi szczypcami odrywano mu kawałki ciała. Józef Marchand zginął 30 listopada 1835 roku, wierny kościołowi katolickiemu. Miał 32 lata. Papież Leon XIII beatyfikował go 7 maja 1900 roku, a papież święty Jan Paweł II kanonizował go 19 czerwca 1988 roku wraz z męczennikami wietnamskimi. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego męczennika Józefa, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników, umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.